Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie. No i słuchajcie, zacznijmy grubo, ponieważ mamy tylko i wyłącznie 3 dni do sezonu. Okazuje się, że mamy kolejne kawałki teaseru i jest tam kilka ciekawych rzeczy. Okazuje się, że właśnie 1 czerwca dostajemy również ekipakę. Co ciekawe, ta ekipaka ma dwie ukryte rzeczy, o których dzisiaj wam powiem. No i co najważniejsze, słuchajcie, dwa battle passy. Sekret dwóch battle passów. Okazuje się, że Epic Games robi mały wyjątek, więc no ja postaram wam się to wszystko wyjaśnić, tak jak rzeczywiście to będzie. No i co, zacznijmy sobie grubo. Jako że dzisiaj mamy 1 czerwca, dostajemy nową ekipakę. Słuchajcie, ekipaka będzie to ekipaka Miśka, czyli tego Miśka, który jest zbudowany w lobby i co ciekawe mamy nowe tło w lobby, do którego zaraz przejdziemy i ten właśnie Misiek będzie nową ekipaką na ten miesiąc i do tego tematu sobie jeszcze wrócimy, bo wtedy, kiedy ja nagrywam ten film, jest godzina 11:31 maja, więc nie jestem w stanie wam pokazać tej nowej ekipaki i właśnie do niej wrócimy, pokażę wam, jak wygląda ten mech, pogadamy sobie również o tajemnicach tego mecha i tutaj wam jeszcze przypominam, że w sobotę będzie event o godzinie 22. Stream z eventu będzie wraz z Evelą, więc was zapraszam na ten event i myślę, że to będzie jeden z najlepszych eventów w historii. Przynajmniej dla mnie, bo ja lubię takie kosmiczne rzeczy, a być może właśnie znajdziemy się w kosmosie. Okazuje się, że CypherPK nagrał odcinek, w którym mówi o dwóch ciekawostkach, które według niego się wydarzą. Tylko teraz pytanie, czy to są przecieki potwierdzone, czy też nie? Ja Cypherowi ufam, dlatego że on zawsze ma jakieś fajne newsy, które zazwyczaj się sprawdzają. W ogóle dostałem złotą pompę na sam początek. Zostawcie łapy w górę, widzowie, to też mam nadzieję, że znajdziecie wtedy same złote pompy. Aha, widzieliście to? Ej, widzieliście to, co się stało? Ale cofnijmy się teraz o dzień wcześniej. Oczywiście, jako że powinniśmy dostać nową aktualizację we wtorek, w sensie wiadomo, że już aktualizacji nie ma, bo już jest koniec sezonu, ale właśnie też się tak mówiło, że być może Epic jeszcze doda coś w ostatni wtorek i rzeczywiście tak się stało. Dodali nowy dziki tydzień, który polega właśnie na tym, że możemy wydawać teraz złoto i mniej po prostu tego złota tracimy. Ja wam oczywiście przypominam, że złoto się nie zapisuje. Ja mam 3000 złota, więc wszystkich zachęcam do wydawania złota. Jeśli chodzi o tą, w sensie no, o tą aktualizację, którą rzeczywiście powinniśmy dostać, to tej aktualizacji nie było. Jedyne, co zostało właśnie wprowadzone, to tylko i wyłącznie przeceny na sztabkach i nic poza tym. Przejdźmy sobie teraz do nowych teaserów. Jak wiecie, ja również dostałem pewną część teaseru przedwczoraj. I sprawa wygląda w ten sposób, że mamy kolejne kawałki. Słuchajcie, na kolejnym kawałku widzimy bardzo, ale to bardzo ciekawą rzecz. W sensie na tym pierwszym jeszcze nie, ten pierwszy wam się teraz pokazuje. I na tym pierwszym kawałku mamy tutaj rakiety. Prawdopodobnie z tego Miśka będziemy właśnie strzelać rakietami. Przynajmniej to zdjęcie nam właśnie o tym podpowiada. A na kolejnej zapowiedzi widzimy księżyc. Słuchajcie, jest tam księżyc. Być może jest to księżyc, być może jakaś jest to inna planeta, ale wydaje mi się, że to jest właśnie ten księżyc, na którym jest baza mecha i właśnie z tego księżyca będziemy podczas eventu wylatywać chronić nasz punkt zerowy, nasz świat. Także co do samego księżyca, CypherPK nawiązał do tego, co z tym księżycem może być związane. Okazuje się, że według niego może się wydarzyć coś takiego, że będzie to nawiązanie do sezonu 7. Nie wiem, czy pamiętacie, ale wtedy mogliśmy się właśnie cofać na statek matki, lutować tam, zbierać rzeczy. Także być może właśnie będzie coś związane z tym. Dlaczego Cypher tak myśli? Dlatego, że te wszystkie sezony mają jakieś części wspólne do tego, co już się działo jakoś rok temu, czy no po prostu te sezony jakoś się powtarzają, że coś z danego sezonu jest wziętego. Także właśnie według Cyphera coś takiego może się pojawić. Nie jest to żadne potwierdzone info. Są to tak naprawdę tylko i wyłącznie domysły. Chyba, że Cypher wie coś więcej, no to rzeczywiście coś takiego może być. Okazuje się, że ten Battle Passik, o którym rozmawialiśmy już niedawno temu, okazuje się, że jest prawdziwy w 99%, że rzeczywiście taki karnet bojowy dostaniemy. I teraz dlaczego taki karnet bojowy dostaniemy? No dlatego, widzowie, że jeśli chodzi właśnie o ekipakę, to ekipaka wygląda 1 do 1 z tym, co dostaliśmy właśnie jakiś, nie wiem, tydzień temu na zdjęciach. Także jeśli ekipaka się sprawdza na tym zdjęciu z Battle Passa, to prawdopodobnie rzeczywiście tak będzie, że to wszystko się potwierdzi. Powiedział on jeszcze również o tym, że w kolejnym sezonie być może dowiemy się, kto to jest Geno. Dużo osób też powiązuje Jonesiego właśnie z Geno. I wróćmy sobie tutaj do samej ekipaki. Ja wam tutaj nagram teraz, jak ta ekipaka wygląda. Dodamy to wszystko do odcinka. I słuchajcie, jeśli chodzi o tą ekipakę, no to można to już wyciągnąć z plików gry. Także jeśli można coś takiego zrobić, no to plikerzy mogli to wcześniej wyciągnąć z plików i zobaczyć, co tam się kryje. A kryją się pewne ciekawe rzeczy. Takie jak na przykład podobieństwo do rakiety z sezonu, kiedy był sezon z rakietą.
To był sezon trzeci? Szczerze wam powiem, że już sam nie pamiętam. Trzeci, czwarty sezon był chyba z rakietą. I tutaj macie właśnie to podobieństwo, które zauważył Ford Tory. Jeśli chodzi o samego mecha, na samym środku ma on ukryte serducho, które być może będzie się otwierać. W sensie będzie się tak rozsuwać z małego na duże. Ja ogółem oceniam tą ekipakę za mega dobrą. Ja oczywiście tą ekipakę kupuję. I teraz tak. Czyli tak, widzowie, załóżmy coś takiego, że nie macie teraz ekipaki. Więc jeśli kupicie ją dzisiaj, czyli na Dzień Dziecka, to dostaniecie karnet bojowy na ten sezon, który jest aktualnie, czyli na sezon drugi. I z automatu, jeśli jesteście posiadaczem ekipaki, to dostaniecie karnet bojowy na kolejny sezon. Więc osoby, które nie mają karnetu bojowego, przynajmniej z tego, co jest napisane, dostaną jak i ten karnet bojowy, tak i następny. Sprawa ma się troszeczkę inaczej dla osób, które miały karnet bojowy, zanim zakupiły ekipakę. Czyli załóżmy, że zanim kupiliście ekipakę, no to kupiliście karnet, bo nie kupowaliście po prostu ekipaki. No i jako, że kupiliście karnet, a później ekipakę, no to dostawaliście tak naprawdę V-dolce i karnet na kolejny sezon. Czyli można powiedzieć, że dwukrotnie wydaliście pieniądze, bo raz wydaliście pieniądze na karnet bojowy, a drugi raz wydaliście na ekipakę. Z tego, co ja rozumiem, widzowie, to jeśli kupiliście właśnie karnet bojowy zanim ekipakę, na przykład w czerwcu, to Epic Games w nowym sezonie da wam 950 V-dolców takiej rekompensaty w zamian za to, że wydaliście pieniądze dwa razy w tamtym sezonie, a oni w tym sezonie chcą zrobić tak, że jak jeden, tak i drugi karnet dostaniecie za darmo. W sensie oczywiście, jeśli dołączycie do ekipaki. Czyli jeden z tych karnetów, jeśli jesteście w ekipace, będzie darmowy, ponieważ pieniądze zostaną zwrócone za poprzedni sezon. Jakby to miało wyglądać? Słuchajcie, jeśli kupicie dzisiaj ekipakę, dołączycie do ekipaki, to Epic Games da wam karnet bojowy na ten sezon, jak i na kolejny, z tego co tutaj mamy napisane. Ale jeśli kupiliście karnet bojowy wcześniej, a dzisiaj dołączyliście, to za ten karnet bojowy, który kupowaliście przed ekipaką, dostaniecie 950 V-dolców w następnym sezonie. I będzie to taki jednorazowy wyjątek. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale wygląda na to, że jedna ekipaka teraz daje dwa karnety. A dla osób, które miały karnet kupiony już wcześniej, a zdecydowałeś na ekipakę, no to dla nich Epic zwróci sianko. Co do tego wszystkiego, to jest to, co ja zrozumiałem. Ja wam dam linka do tego blogposta, w którym jest właśnie napisane o tym wszystkim. I tam będziecie mogli znaleźć właśnie te informacje, o których mówię. Nie ufajcie mi do końca, ponieważ ja coś mogę źle rozumieć. Po prostu upewnijcie się sami, zanim będziecie kupować ekipakę. Nie chcę, żeby było tak, że jeśli okaże się inaczej, no to po prostu będziecie mieli do mnie pretensje. Few moments later. Oznacza to, że aktywni subskrybenci w obecnym rozdziale trzeciego sezonu drugiego automatycznie otrzymają jego przepustkę bojową. Jeśli kupiłeś już przepustkę bojową rozdziału trzeciego sezonu drugiego przed jego subskrypcją, w trakcie sezonu na twoje konto zostanie naliczony jednorazowy zwrot w wysokości 950 V-dolców. Czyli jeśli kupiliście karnet bojowy wcześniej, zanim kupiliście subskrypcję, no to za ten karnet zostanie wam zwrócony w kolejnym sezonie. A tutaj jeszcze jest pytanie, czy jeśli teraz dzisiaj kupicie karnet bojowy, no to z automatu powinniście dostać właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, karnet bojowy na ten sezon oraz na kolejny, bo wasza subskrypcja będzie aktywna. Nie wiem, widzowie, jest to mega zagmatwane. No i co, widzowie, to by było tyle. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapki w górę, do Devela w sklepie. Widzimy się w sobotę o 20 wraz ze mną i Evelą na evencie. Także trzymajcie się, na razie, piona.